Hej, jestem Martyna i dzisiaj przechodzę z podsumowaniem marca. Udało mi się przeczytać 5 książek. Dwie to są lektury, więc tylko wspomnę. Był to Kordian, były Dziady 3. Dziady 3 mi się podobały, zaskakująco, a Kordian, nie wiem, mam wrażenie, że to była podróba Dziadów 3, ale okej. Jakby było okej, ale Dziady 3 były dużo lepsze. Naprawdę były fajne. Więc tak, a teraz przechodzę już do tych ciekawszych rzeczy, o których chcę opowiedzieć. Marzec był bardzo dziwny pod względem czytelniczym, ponieważ tak naprawdę praktycznie tydzień przed końcem tego miesiąca miałam przeczytaną jedną książkę i w ostatnim tygodniu przeczytałam resztę, bo czytałam wszystko naraz i przez to nie kończyłam żadnej książki, bo czytałam równocześnie kilka rzeczy, więc tak, to tak dziwnie. Ale jakby w końcu wyszło i naprawdę fajne rzeczy przeczytałam. Więc tak, zacznijmy od może dość głośnej ostatnimi czasy książki, czyli Perfect on Paper Sophie Gonzalez. Ogólnie tak zarysowując fabułę, chodzi o to, właśnie ten taki główny, znaczy główny, on nie jest główny, dobra, jest jednym z ważniejszych, ale to nie jest to po to czytać tą książkę jakby. On po prostu napędza akcję. Może powiem o co. Wątek taki, on może wydawać błahy. Przynajmniej ja jak czytam opisy jej książek, to wydaje mi się, że było to takie głupie, ale zazwyczaj takie książki okazują się tymi najbardziej słodkimi, kochanymi książkami, więc warto je czytać. Chodzi o wątek, że główna bohaterka w swojej szkole prowadzi taką szafkę, której nikt nie używa i tam ludzie wrzucają swoje listy z różnymi pytaniami, takimi o rady, jakieś miłosne. I ona udziela im tych odpowiedzi na mailu. To jest wszystko anonimowe oczywiście i no to jest jej taki największy sekret. No i to jest taki wątek, co w sumie no ciekawe, ale jakby to nie jest nic takiego wow, jakby że czegoś się nauczycie z tego coś. To jest spoko, że to nie jest zrobione tak, że ona dosłownie nie wiadomo skąd bierze te rady, że sobie je wymyśla, tylko ona naprawdę, może być, że od tej teoretycznej strony się bardzo na tym dobrze zna, bo bardzo ją fascynują właśnie ona ogląda dużo youtuberów, ma też taką ulubioną youtuberkę, którzy znają się właśnie od tej strony teoretycznej na związkach, na randkowaniu, na miłości i tak dalej. Tak jakby od tej strony właśnie takiej naukowej. I ona po prostu z tych wszystkich poradników, od tych youtuberów dowiaduje się takich rzeczy, które naprawdę to nie są takie wysycone z palca, jakieś fakty, tylko to są po prostu prawdziwe rzeczy. Takie psychologiczne fakty i tak dalej, więc ona trochę o tym wie i właśnie ona naprawdę wielu ludziom po prostu pomaga. Też ona jest bardzo tak kochana dla tych ludzi, którym odpisuje, bo często właśnie tak im zapewnia taki komfort i współczucie, czy właśnie takie po prostu miłe rzeczy. No i tak, i to jest ten taki główny napędzacz tej całej akcji, bo od niej się wszystko zaczyna. Ponieważ główna bohaterka, już nie będę ekonomia na imię, Darcy, zostaje raz przyłapana przez takiego chłopaka, I nie chcę, żeby ten sekret się pytał, bo miał dość poważne problemy. Po pierwsze, działalność za pieniądze na terenie szkoły, nielegalnie trochę. Po drugie, no jednak ta anonimowość daje trochę komfort, a gdyby się wszyscy dowiedzieli, że to ona, to by się raczej dziwnie z tym czuli, że pisali do swojej na przykład koleżanki. A po trzecie, ona zrobiła coś samolubnego kiedyś przez tą szafkę. Odpisała po prostu komuś na list, tak żeby jej było dobrze, a nie tej osobie. Po prostu samolubnie postąpiła i zniszczyła relację tej drugiej osobie. I gdyby się wydało, że to ona, to trochę by to zniszczyło część życia, więc jakby to musi być naprawdę sekret. Dlatego jak ten chłopak ją odkrywa przy tym, to ona jest trochę zestresowana i ten chłopak proponuje, że ona mu pomoże w tam odzyskaniu swojej dziewczyny, a on zamiast tego nie wydaje sekretu, więc zgadza się, jakby tak, to jest drugi wątek, czyli relacja ich w sumie, tutaj na oku cyfrać, ich relacja. Zobaczcie, jak ona się potoczy i jest też ta dziewczyna i ona jest przyjaciółką Darcy. No i Darcy jest trochę w niej jakby zakochana, więc to też jest fajny wątek do śledzenia, jak to się rozwinie. I tak, to jest ten jakby główna rzecz. Druga jakby cudowna rzecz w tej książce, myślę, że dużo ilość osób może zachęcić do przeczytania,
to ogromna ilość po prostu osób queerowych, po prostu reprezentacja jest gigantyczna i to jest super. No sama, albo powiem to. Ktoś może powiedzieć, że to jest nienaturalne, że ludzie queerowi są mniejszością i tak dalej. Więc tak, po pierwsze, nie w każdym środowisku różnie się to rozkłada, więc jakby to, no nieważne, ale po drugie, nie wiemy w zasadzie o większości ludzi queerowych z naszego otoczenia, więc nie ma co gadać z takich rzeczy. Ale najważniejsza rzecz, jakby sama główna bohaterka Darcy jest biseksualna i chodzi, należy do klubu queerowego w jej szkole, więc jakby siłą rzeczy po prostu czytamy tu o sporej ilości ludzi queerowych po prostu, bo należy do tego klubu, więc otacza się takimi ludźmi. Nie ze wszystkimi się przyjaźni jakoś, ale jakby no słyszymy historię różnych ludzi, więc to też jest fajne. Jest to, myślę, że dla osób queerowych bardzo taka, nie wiem, może komfortowa książka, bo o różnych osobach czytamy, o różnych doświadczeniach tych osób czytamy i to może być bardzo pomocne i fajne do poczytania, ale oczywiście nie tylko dla osób queerowych, tylko dla wszystkich, żeby się dowiedzieć i tak dalej. I no, bardzo, cała po prostu reprezentacja, są osoby seksualne, są osoby niebinarne, są osoby transseksualne, nie transseksualne, transpłciowe i no, i biseksualne, i homoseksualne, jakby wszystko. Więc to jest bardzo fajne i to jakby, że ta książka jest po prostu, jakby to jest ten typ książki, który po prostu jest bardzo komfortowy, bardzo taki kochany i ja jestem pewna, że ja będę czytała jeszcze kilka razy w moim życiu i nie z powodu, że to jest to nie jest głupia książka, ale to nie jest ten typ książki, który dowiedziałam się jakiegoś mega ważnych rzeczy, które zawsze zostaną ze mną i będę z nich korzystała całe życie, że po prostu uduchowiła mnie ta książka i wzmocniła i tak dalej. To nie jest ten typ książki. To jest książka, który po prostu czujecie, że jesteście tym, jakby, że należycie do tego społeczeństwa, że jesteście tymi nastolatkami, że możecie popełniać błędy i że możecie jakby czuć różne rzeczy i przeżywać. I to jest ten książki, który po prostu czujecie, że jesteście okej i czujecie się komfortowo i to jest taka kochana książka, taka przytulanka po prostu. I to jakby, co jest super, że ja po skończeniu tej książki dosłownie nie mogłam przestać chcieć jej dalej czytać. Jakby ja ciągle chciałam poznawać dalej tą historię, dalej tych bohaterów, bo oni po prostu byli super. I jakby skończoną książkę i kolejnego dnia czytałam inną książkę, to tak po prostu ciągle jakby myliłam, że myślałam, że czytałam dalej o tych bohaterach, bo po prostu oni mi tak zostali w głowie i strasznie chciałam po prostu, nie że tutaj jest źle zakończona ta książka, to nie jest tak, że jakby brakuje jej czegoś. Nie, po prostu dalej chcemy czytać o tych bohaterach i o ich historii, bo jest po prostu ciekawa. Więc naprawdę, jakby mi się bardzo podoba i to jest bardzo taka, że to będzie książka, która na pewno będę polecała ludziom, będę czytała jeszcze wiele razy. Bo jest po prostu warta waszego czasu i pieniędzy, więc polecam. A jeszcze pokażę, tutaj jest taka ładna wklejka z szafkami szkolnymi i na każdy rozdział są takie rysunki tych poszczególnych bohaterów jakby z okładki. Więc jakby też bardzo ładnie wydano, bardzo wygodnie się czyta, komfortowo. I tak, nagadam się do książki. Dobrze, kolejna. Może teraz pójdziemy w trochę inny typ literatury. Sięgnęłam po tą książkę, bo po prostu byłam zaciekawiona tematem psychosomatyki. Jako, że coś już o nim wiedziałam po prostu zanim przeczytałam tą książkę i uznałam, że też po prostu chcę się o nim dowiedzieć więcej. No i zwłaszcza tą książką mi przyjaciółki na półce sobie pożyczyłam. Gdy ciało i dusza wysyłają SOS, jak przyczynę chorób oddać w psychice? I napisał to Aleksander Kugelstadt. Nie wiem, to jest niemiecki pisarz i ja nie przeczytam jakby jego imienia nazwiska dobrze, ale z tego co ogarnęłam, to jest niemiecki pisarz. I on jakby jest wykształcony właśnie, no chwilę, bo żebym ja tego nie powiedziała, że doktor nauk medycznych, psychoterapeuta, psychosomat i dietetyk. Więc jakby jest wykształcony w tym kierunku, to nie jest tak, że on sobie wymyślił coś, co pisze książkę, jakby ma to podłoże jakby edukacyjne, więc fajnie, możemy się jakby czuć, myślę, że bezpiecznie czytając tą książkę. I tak, jakby ja nie będę tutaj zbytnio się rozpowiadać, bo no to jest tak, jeżeli chce wam się czytać książkę o psychice,
jakąś edukacyjną o medycynie i tak dalej, to bardzo polecam, bo było bardzo dużo faktów, które się dowiedziałam, które były bardzo ciekawe i takie zaskakujące. Też jednak myślę, że gdybym nie wiedziała już wcześniej trochę o psychosomatyce, to by bardziej mnie zaskoczyła, ale przez to, że już wiedziałam i miałam jakieś doświadczenie w tym, to nie wszystkie rzeczy mnie zaskoczyły, bo myślę, że naprawdę osoba, która nie miała w ogóle żadnej styczności z psychosomatyką, tak by the way, psychosomatyka to jest połączenie, jakby połączenie między duszą a ciałem, między naszą psychiką, a jakby fizycznym ciałem, to bym, myślę, że po prostu była zszokowana przez całą książkę, a to tylko w niektórych fragmentach, tylko tak po prostu jakby się upewniłam w tym, co wiem, tak się dowiedziałam więcej, jakieś takie podłoża. I język był taki okej, że jakby dla osoby, która nie zna się na medycynie, na psychologii i tak dalej, to jakby ogarnie tą książkę normalnie, nie będzie musiała się stopować i czegoś sprawdzać. Natomiast ja się często stopowałam przy tej książce, po prostu musiałam sobie przemyśleć te wszystkie rzeczy, bo to były takie ciekawe naprawdę informacje i takie dotyczące każdego z nas, więc po prostu musiałam czasem się zatrzymać, jak sobie pomyśleć, więc też nie szło, to w sumie szybko się tam czytało książkę, ale szybko się czytało tą książkę, ale z drugiej strony też czasem musiałam tak przedłużać to czytanie przez takie myślenie, więc jakby to nie była ta oporna książka, to się naprawdę spoko czytało, bo często podchodzę do takich książek edukacyjnych bardziej z takim czymś, że nie będę czytała tylko naraz, tylko tak co jakiś czas sobie przeczytam rozdział. Tutaj akurat dało się czytać pod rząd, jakby kilkadziesiąt stron i jakby nie było takiego przysytu. Chociaż to też zależy po prostu od każdego z osobna, ale tak, jeżeli kogoś ciekawi psychika, psychologia i tak dalej, to jak najbardziej polecam. Ale no to właśnie to trzeba po prostu chcieć i mieć ochotę na taki typ literatury. Tak, ale naprawdę dużo takich ciekawych rzeczy się dowiedziałam, zaskakujących i takie rzeczy, na przykład myślę, że mogą wpłynąć, na przykład jak ktoś chce zostać rodzicem. Ja na razie nie planuję. Ale jak ktoś chce zostać rodzicem, to takie fakty mogą się bardzo przydać w wychowywaniu dziecka, bo po prostu wszystko, czego doświadczamy w rodzinie, bardzo, bardzo wpływa na nasze zachowanie w przyszłości. Więc taka książka akurat na przykład może bardzo właśnie pomóc rodzicom, jak wychowywać dziecko, a jak tego nie robić. I no, myślę, że tak. A jakby tyle o tej książce. Jakby bardzo okej. Ale to nie jest tak, że będę jakoś polecała na prawo i lewo. Po prostu trzeba się zainteresować tym tematem. I trzecia książka, też w sumie może zaciekawić Was, bo w sumie też tak głośno mogło o niej być. Sally Renee, Normal People. Dobra, pierwszy, to nie jest jakby do fabuły żaden zarzut, ale gigantyczny po prostu minus wydania tej książki. Strasznie po prostu mnie irytował. Po pierwsze, okładka krótsza i tutaj druga okładka. Nie wiem w jakim celu, nienawidzę jak to wydają książki, jakby nie rozumiem sensu, że wiecie, taka jakby krótsza tu jest. A drugi gigantyczny po prostu minus to, że ta książka ma po prostu tragicznie otwierające się strony. Jak widzicie, książka zaczyna, jakby litery kończą się już prawie w zagięciu. Tego się nie da po prostu czytać tak, żeby normalnie to mieć otworzone. Wszystkie książki po prostu dobrze napisane, dobrze wydane. Zobaczcie, jaka różnica. Widzicie tutaj czystą, normalnie linię, a w tej po prostu otwieram i nie widać po prostu końca tych liter, więc to było strasznie widoczne, strasznie ciężko się to czytało, bo zadałam to jakby fizycznie. Ale no, to jakby rozumiem, że to nie jest, jakby to jest wina wydawnictwa, a nie samej autorki, a raczej o to chodzi i chodzi o fabułę. Chociaż komfort czytania też jest bardzo ważny. No ale głównie chodzi o fabułę, też myślę, że mogą być w jakichś innych wydaniach, jak komuś zależy. Więc tak, jeżeli znajdziecie inne wydanie, to bardziej polecam. Ale tak, o co chodzi? Ogólnie ja o tej książce i też właśnie o tej mówiłam w jednym z filmów. Mogę podziękować na dole. Bo ja wtedy właśnie zaczynałam je czytać i ja też trochę mówiłam wtedy o fabule. Ale tak, właśnie na początku nie byłam pewna co do tej książki, dlatego że fabuła z tyłu rysuje się tak trochę, bo po prostu, że jest sławny sportowiec, taki wszyscy lubią i jest dziewczyna, która jest taka samotna i nie ma przyjaciół i spędza czas sama, no i byłam taka what the fuck. Ale jakby, no moja przyjaciółka to czytała, a ona nie lubi romansów, a ten jej się bardzo podobał, więc uznałam, że jakby to może być jakiś dobry znak. I tak,
Moja opinia jest taka. Jakby właśnie, no dobra, fabuła jest taka, że po prostu jest dosłownie te dwie osoby, one się spotykają jakby już na pierwszej stronie i ja nadal szczerze nie wiem w jakiej okoliczności, jak oni się spotkali, ale oni dosłownie jakby już w pierwszej stronie rozmawiają, więc nie bójcie się, że to będzie jakieś takie podchody, spotykanie, jakieś takie dziwne, nie. To jest akurat spoko, bo już mnie wkurzają te wszystkie historie, w których ci słabi sportowcy spotykają te samotne dziewczyny i to jest takie wszystko nudne, a tutaj nie, przynajmniej się poznają od pierwszej strony i jakby dosłownie ciągle jest ich relacja, tam nie ma zbytnio tych takich ich pobocznych wątków, ich historii, tam po prostu ciągle oni się przewijają przez cały czas, ich relacje i tak dalej. I no, to jest taki niby romans, ale no, oni tak naprawdę chyba nigdy, tak, oni sami się nigdy nie określili jako związek, no ale ciągle jest jakby oni razem przechodzą przez całą książkę. I to jest jakby fabuła. Jakby moim zdaniem nie romans, jakby nie ich właśnie relacja jest tutaj najmocniejszą rzeczą w tej książce. To nie było coś, co mnie obchodziło tak bardzo. I jakby ten romans właśnie dla mnie nie był tym głównym wątkiem tej książki. Dla mnie dużo ciekawsze były ich osobiste historie, bo właśnie tak jak przedtem powiedziałam, niby nie było dużo wstawek o ich oddzielnych życiach, nie było, ale ich były jakby w konteksty... Po prostu jak oni rozmawiali, to dowiadywaliśmy się, często były takie retrospekcje, oni się spotykali, rozmawiali i tam były jakieś retrospekcje do ich wydarzeń z życia, albo było jakieś wydarzenie z czyjegoś życia i od razu ta osoba przyjeżdżała do tej osoby, żeby im pomóc i tak dalej. Więc pomimo tego, że niby ciągle było o ich relacji, to bardzo dużo też poznaliśmy takiego ich życia oddzielnego. I to akurat te wątki i bardzo mi się podobały, to były bardzo różne doświadczenia i jakby... To właśnie, nie wiem, ich te oddzielne historie były bardzo ciekawe. To jak oni w ogóle radzili sobie przez całe życie, bo tak naprawdę ich tu poznajemy w liceum. Ale zobaczcie, to jest mega ciekawe, dlatego że jest rozdział i kończy się i jest 3 weeks later, czyli jakby 3 tygodnie później. I to nie jest wcale najdłuższy okres później. Są nawet normalnie rozdziały, że 6 miesięcy później, 3 miesiące później, 2 miesiące później, więc to są bardzo duże skoki w czasie. Myślę, że to właśnie, to jest bardzo ciekawe, zabieg, nigdy nie czytałam tak skaczącej książki i to nie wprawia żadnego jakby bałaganu. To jest po prostu bardzo ciekawy zabieg takiego pokazania po prostu, jak właśnie takie to jest, zresztą jest napisane two people who try to stay apart but find they can't. Jakby oni po prostu przez całe to ich życie takie, no nie wiem, oni się poznają w liceum i kończy się ta książka, jak oni tak są pod koniec studiów. Więc przez te kilka lat oni ciągle się przewijają w swoim życiu, pomimo tego, że kończą relacje kilka razy, zaczynają od nowa, to oni ciągle przewijają w swoim życiu i są dla siebie takimi jednak najbardziej tymi najważniejszymi osobami. Nie zawsze, nigdy się chyba nie określili jako związek, ale zawsze byli w swoim życiu obecni i byli dla siebie tacy strasznie ważni. Więc to jest właśnie fajne i mi się strasznie podobało to patrzenie właśnie, jak oni najpierw byli w liceum, byli tacy naiwni, takimi dzieciakami i potem jak bardzo zmienili się, gdy poszli na studia, jak role się odmieniły, że nagle ta dziewczyna była taka bardziej znana, a nagle ten chłopak był taki mniej znany i jak oni sobie radzili w tym nowym życiu, tego co oni w ogóle robili, co studiowali i tak dalej, to było właśnie ciekawe. Ich jakby nie ten romans, tylko właśnie to ich życie poza nim i to, kim oni się stali po tym liceum, to było bardzo ciekawe. I tak, w ogóle no właśnie ten taki jakby ich życie, w sensie ta dziewczyna miała taką toksyczną rodzinę, więc tutaj można sobie takich wątków, więc trochę jakby też właśnie trzeba uważać, notuję, że ktoś jest wrażliwy. I tak, i po prostu, nie wiem, no to było fajne, tak patrzenie co kilka miesięcy, co się zmieniło. Właśnie to jest, bo to przez to ta książka, no przez to pomyślałam, że mi się nie spodoba, ale potem tak mnie jakoś zaintrygowała i to jest słowo, które obserwujesz, ona jest strasznie intrygująca, po prostu przez to, że nie poznajemy akcji ciągle na bieżąco, to ona nie może nam się znudzić, bo po prostu co rozdział mamy skok, czasem właśnie nawet półroczny, ale kilka miesięcy po prostu skaczemy i przez to po prostu poznajemy kompletnie inny wyrywek historii, kompletnie w ogóle inna sytuacja, inne miejsce, inny czas, jakby inna sytuacja życiowa. Czasami może mu się wydawać, że randomowa sytuacja się wydarzyła, że ktoś niby umarł, jakby jakiś ktoś nieważny,
Zaczęłam się zastanawiać, po co to było. A to wszystko pokazywało, jak oni się zmienili, kim oni teraz byli, jak oni to przeżywali i jak oni sobie nawzajem pomagali. Więc mi się ta książka koniec końców podobała. Jest ona po angielsku, więc mam wrażenie, że trochę ta bariera językowa utrudniła mi do końca zrozumienie tej książki, bo to był taki trudniejszy angielski, mam wrażenie, niż tak jak często czytam. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że gdybym czytała to po polsku, wydawałaby mi się jakaś inna, że inaczej bym odczytała i mam wrażenie, że angielski bardziej pasuje do czytania tej historii, bo ona właśnie przez to jest jeszcze taka bardziej intrygująca, taka tajemnicza. I no, ale na przykład podobał mi się ten zabieg. Jedyne co, to też było ciężkie, bo w Polsce zawsze mamy dialogi odnośników. W książkach po angielsku albo są, zazwyczaj są dialogi jakby w tych takich cudzysłowach, albo tutaj, pierwszy raz się z tym spotkałam, po prostu nie było jakby cudzysłowów czy coś takiego, po prostu było, że coś tam ona powiedziała, on powiedział coś tam, jakby to było tak jakby wplecione ciągle w narrację i czasem się gubiłam w tym, muszę przyznać, ale i tak okej, okay, więc jakby nie wiem szczerze, jak mam sobie tą książkę, jakby to nie jest totalnie moja ulubiona książka. W ogóle nie umiem zakwalifikować jej do żadnej kategorii, bo na pewno plus jakby była bardzo ciekawa i naprawdę bardzo polecam przeczytanie jej, bo myślę, że wielu ludziom się może spodobać i dla wielu ludzi może znaleźć więcej niż dla mnie, po prostu to nie jest może do końca mój typ. Ale no jest bardzo intrygująca, jakby ja naprawdę polecam przeczytanie jej, bo uważam, że to jest ciekawy styl pisania i ciekawe jakby no właśnie te skakania w czasie jest, nie wiem, nie spotkałam się i naprawdę jakby to jest wartościowa książka, więc polecam. Po prostu ja naprawdę, ona mi zostawiła taki mętwór, bo nie czytałam jakby nic w takim typie. No właśnie też ci bohaterowie są tacy nietuzinkowi, bardziej ta dziewczyna, ona jest po prostu jakby, nie wiem to opisać, ale jakby ona niby nie ma tych przyjaciół, ale ona jakby ją to trochę nie obchodzi i ona jest taka niezależna, taka okej. Okay, ale to nie jest ten taki pick me girl sposób, tylko to jest ten taki, że rzeczywiście sposób. I to właśnie wszystko nie jest takie łomne, że oni jadą na studia, jakieś wielkie marzenia. Nie, to jest wszystko takie, że oni są tacy, oni są sprowadzeni na ziemię, że jakby oni wiedzą, że żyją tutaj na tym świecie i to nie jest wszystko takie łatwe i oni po prostu są ogarnięci, więc tacy dojrzali bohaterowie. Pomimo tego, że niby nie, to oni byli dojrzali. Nie wiem jak to nazwać, więc tak trochę się rozgadałam dzisiaj o tych książkach. Ale były w sumie warte tak opowiedzenia więcej. Naprawdę wszystkie polecam, to po prostu zależy, co jakby lubicie czytać, ale jeżeli jakby coś w typie tej literatury, to jest bardziej young adult vibe, to jest młodzieżówka typowa, to jest no, psychologia, medycyna, więc jeżeli coś jakby z tych jakby granic wiekowych, granic tematycznych was ciekawi, to na pewno jakby z każdą z nich polecam do przeczytania. I tak, i to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do obejrzenia moich pozostałych odcinków i jakby Tibiaru na kwiecień i tak dalej. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.